Grupa Łuczyński oferuje najlepsze i gwarantuje, że znajdzie dla Państwa najtańsze ubezpieczenia w New Jersey i w Nowym Jorku. Samochody, domy, życie, biznes, przeciwpowodziowe oraz domy do wynajęcia ubezpieczaj tylko z Lubą. Inaczej bądź pewny, że przepłacasz. Dzwoń do Luby. Telefon 973-928-4985. 973-928-4985. Luba w Garfield, New Jersey przy 761 Midland Avenue. I panie i panowie, obiecałem sobie sam, że najlepiej, najsympatyczniej jak tylko potrafię powitać pierwszą damę od ubezpieczeń, naszą ukochaną Lubę Łuczyński, która powraca w wielkim stylu na antenę Radia 910. Witam przepięknie i nisko kłaniam się w pas. Dziękuję Marcin, ale nie trzeba. Ale to dużo, to niezdrowo. Ale. Tylu klientów, tyle jesteś zasypywana, tyle tych zmian. Miałem okazję 2 tygodnie temu zobaczyć ciebie, jak jesteś zasypana pracą i naprawdę kolejny rok. Dziękuję tobie, że dbasz o nas, o Polonię. Walczysz jak lwica, zmieniasz te ubezpieczenia na lepsze, na korzystne, te oszczędności, szczególnie w tych czasach. My mówiliśmy 2 lata temu, że warto zaoszczędzić. Dzisiaj już nikt nie ma z tym problemu. Dzisiaj już wszyscy oszczędzają. To prawda. Luba, dużo się pozmieniało w twoim biurze. Bardzo dużo nowych firm ubezpieczeniowych, wszelkiej maści, od samochodów, po mieszkania, domy, dołączyło do ciebie. No naprawdę żonglujesz, masz nieograniczone możliwości jak nigdy. 2 stany obejmujesz całkowicie, New Jersey, Nowy Jork w twoim zasięgu i po prostu nie ma takiej opcji, żeby ktoś nie poświęcił ze swojego życia 5 minut, zabrał tobie te 5 minut życia i porównał swoje ubezpieczenie. Czy jest możliwość oszczędności? Oczywiście. Czy mogę teraz coś powiedzieć? Bardzo proszę. Okej, drodzy moi słuchacze, ja wracam znowu do was. Chciałam tylko troszeczkę przypomnieć o sobie, że moja agencja nazywa się Łuczyński Insurance Agency, to znaczy ubezpieczenia. Ja się urodziłam w Lwowie, tak samo jak moja matka i babcia. A tu na początku pracowałam dla Farmers, ale zdecydowałam, że to nie ma sensu, bo jedna kampania, szczególnie ceny rosły i rosły, ludzie się żałowali i otworzyłam swoją agencję brokerską i teraz mam bardzo dużo kampanii ubezpieczeniowych. Samochody, domy, biznesy, workers' comp dla biznesów, powodzie i ubezpieczenia na życie. Mm-hmm. To znaczy, że inszuruję, ubezpieczam wszystko oprócz zdrowia. Ze zdrowiem kiedyś mówiłem to do Pana Boga. Według mego określenia agencje, nie chcę nikogo obrazić, przepraszam bardzo, ale dzielą się na 2 kategorie. Te, co zarabiają pieniądze, i te, co pomagają ludziom. Tak jest. Ja się staram pomagać. No i doskonale wiemy, zdajemy sobie sprawę. Tu ja mogę na własnym przykładzie powiedzieć, podziękować kolejny raz, że no to nie są, tu nie są dziesiątki, to nie mówimy o 20, 50, 100 dolarach, tylko no w moim wypadku ponad 1000 dolarów, prawie 2000 dolarów, więc no to jest radykalna różnica. Radykalna dla kieszeni, kiedy musimy płacić podatki, za wszystko płacimy podatki, no musimy płacić te ubezpieczenia. Tak, bo bez nich nie będziesz istnieć, bo nie możesz jeździć. Nie możesz jeździć, nie możesz mieć domu, nie możesz nic. No, oprócz tego, jak ci po prostu, jak człowiek nie ma ubezpieczenia na samochód, to może stracić prawo jazdy na rok. To jest zdecydowanie.
I, tak, tutaj, i tutaj, przepraszam, nie ma żadnej ulgi, nie tłumaczymy się zatrzymani przez policję, nie mam ubezpieczenia, bo COVID, prawda? Absolutnie, absolutnie. A propos według COVID, każdy z was, z moich drodzy słuchaczy, na pewno, którzy mają ubezpieczenie, już się w tym przekonali, że wszystkie ubezpieczenia dali pomocy na COVID, jak to się zaczęło w marcu czy w końcu lutego, 30, 40, 70 dolary, bo ja wiedziałam, co dawali. Ale na odnowienie polisy to podnoszą cenę 200, 300, 150. Ten człowiek, któremu nie podniesie, to powiedzmy, że jest szczęśliwy. To prawda. To, żebyście wszyscy widzieli. To prawda. Podzwonił do mnie moi klienci, mówi: pani Lubo, za co mi podnieśli o 200 dolary? O 300. Ja mówię, dlatego, bo panu dali 70 dolary na COVID. Niestety. I tu mamy do czynienia właśnie z firmami, które nic za darmo nie dadzą, bo lubią wyciągać, zarabiać. Ale właśnie, porównanie. Powiedz mi, kiedyś to było typowe dla Amerykanów. Dzisiaj Polacy również chyba patrzą swój portfel, no i regularnie sprawdzają swoje ubezpieczenia, prawda? Oczywiście, oczywiście. Ale na ogół to, bo moi klienci to są, powiedzmy, na 90% to są Polacy. Niektórzy z nich w ogóle nie czytają po angielsku. To tylko: pani Lubo, dostałam list i zdjęcie na komórkę. A Luba ślepa czyta, co tam jest. Wie pan, wiecie, także to jest bardzo ciężko, ale na ogół o co? Dlaczego ja mam dopłacać? Co się stało? No to ja zawsze mówię, dlatego że jak insurancy mówią, ja tej ceny nie widzę, aż dopóki klient do mnie nie zadzwoni, bo ja nie decyduję o cenie. O cenie decyduje to ubezpieczenie, z którym jest polisa. A powiedz mi, wtedy dopiero ja widzę cenę. A jak zadzwonisz do nich, co było z moim synem kiedyś: mama, podnieśli mi insurance o 300 dolarów za rok. Ja mówię: ty żartujesz. On mówi: dlaczego? Ja mówię: Bogdan, dzwoń do insurancji, się zapytaj. A oni dzwonią do mnie i mówią, on dzwoni do nich, a oni dzwonią, dzwoń do agenta. Ojejku. I człowiek myśli, że agent decyduje. Tak. Nie, agent nie decyduje. Agent nawet nie wie o cenie. Do tej pory, dopóki klient nie zadzwoni, bo ty jak masz dużo klientów, to nie jesteś w stanie przejść przez każdą polisę. To jest po prostu niemożliwe. I zobaczyć tej różnicy cennie. Ja tylko zawsze mówię, wie pan co, jak podniosą panu insurans, przed odnowieniem polisy miesiąc, proszę do mnie zadzwonić, może je znajdę taniej. To wszystko, co mogę uprzedzić, bo ja nie wiem. Ja nie jestem w stanie tego osiągnąć i żaden agent tego nie będzie mógł. Zdecydowanie. Luba, gdybyś mogła przypomnieć, z jakich firm korzystasz, bo kiedyś było ich dużo, dużo mniej. Ja, widząc ciebie ostatnio, to jest paręnaście. To jest, naprawdę masz z czego wybierać. Jeśli jedna firma nie zgadza się, zaraz skorzystasz z drugiej, tak? No nie, ja mam taki website, w których ja wkładam człowieka i ten człowiek, ja wypełniam wszystkie papiery na niego, co on ma, jego informacje na samochody, czy tam na dom, co on chce, bo my mówimy o prywatnych insurancach na dzisiaj. I ja wtedy robię potwierdzenia do insurancy, klikam, jest taki guzik, tak. I ja dostaję ceny od wszystkich insurancji, które ja mam. I wtedy ja wybieram ten lepszy, najtańszy, z jednakowym pokryciem, ma się na uwadze. I ja wtedy idę już na ich konkretnie website i kończę tą kwotę na ubezpieczenie. Czyli to jest taki troszeczkę, przepraszam, ja powiedziałem 5 minut, to troszeczkę dłużej zajmuje, prawda? Ale przypomnij, proszę, zajmuje. Właśnie... żeby tak też być przygotowanym. W momencie, kiedy zaczniemy do ciebie dzwonić, proszę powiedz,
jak mamy być przygotowani, w jaki sposób, co musimy posiadać przed sobą, żeby to już ułatwić troszeczkę tobie życie? Żeby ułatwić mi życie i dowiedzieć się najpierw. Człowiek powinien wiedzieć, co on chce. Jeżeli ktoś chce dostać kwotę i zobaczyć, ile on będzie płacił w innym insurancie, powiedzmy tak, z mego doświadczenia, to ja już, jak ja tylko się od razu pytam, z kim pan jest ubezpieczony na dzisiejszy dzień? Czyli wystarczy, jak przepraszam, ja nazwa firmy, tak? Ta na przykład wypadająca z lodówki, wypadająca z lodówki ta jaszczurka, prawda? Ciągle najlepsza, jaszczurka jest najlepsza. Tak, tylko z ręką na sercu zrobiłam w zeszłym tygodniu klientowi insurans, który był w Geico, z jaszczurką. On był, co prawda, miał minimalne pokrycie na samochód. To on w Geico miał $1100 z groszami na pół roku, to jego insurance na pół roku ja mu zrobiłam z tego, co było, na rok, przepraszam, w Travelers, to kosztował $1100. Dokładnie, czyli połowa oszczędności, dokładnie połowa oszczędności. To, co on miał, on uwierzyć nie mógł, że to, co on płacił na pół roku w Geico, kosztuje go na cały rok w Travelers. I powiedz mi właśnie... Także Geico jest dobry tylko na pierwszy rok. A potem z biegiem czasu... To, no, co prawda to każdy insurance robi tylko jeden więcej, drugi mniej. I to wszystko. Zdecydowanie. Nie będę nikogo okłamywać. Nie, no jak najbardziej. Tutaj słuchaj, słyniesz z uczciwości, słyniesz ze szczerości. Naprawdę nam bardzo zależy. Nam bardzo zależało na tym, żebyś wróciła na naszą antenę i zaopiekowała się ponownie naszymi słuchaczami, bo no, miejmy nadzieję, że to będą również duże, duże, duże liczby oszczędności, tylko żeby no, chcieć. Przygotować przede wszystkim chyba swoje stare ubezpieczenie, to aktualne, nie stare, tak, tylko aktualne, które posiadamy, chce, prawda? Przepraszam, Marcin, proszę. Gdyby ktoś chciał, żebym zrobiła wycenę na samochody czy na dom, to najpierw co ja poproszę? Swoje prawo jazdy, żeby mieć na samochody, żebym ja miała bez omyłki imię, nazwisko, data urodzenia i numer prawa jazdy i jak na samochody, tak na dom, declaration page. Po polsku to się prosto czyta deklaracją. Ja nie wiem, czy wszyscy czytają, bo ja już jestem nauczona. I to jest najważniejsza strona w polisie człowieka. No, nie człowieka, a samochodu. Samochodu. Przepraszam. To jest, na tej stronie jest, od którego do którego jest insurance, ubezpieczenie, z jaką firmą, numer polisy, VIN numbers, numery od samochodu i pokrycie, bo ja zawsze robię pokrycie 1:1, żeby człowiek wiedział, czy on zaoszczędza, czy on nie zaoszczędza. Bo jak ktoś ma powiedzmy 100/300 liability pokrycie, a ja zrobię 15/30, co jest minimum dla New Jersey, pokrycie i powiem, że pan zaoszczędził, to nie jest oszczędność. To oczywiście, jest okłamanie. Oczywiście. No ale tu się nie zdarzyło. Ja jestem, słuchaj, daję głowę za ciebie. Naprawdę i polecam serdecznie wszystkim z całego serca. Luba Luczyński Agency. Dwa lata temu, czy to tak, dwa lata temu chyba zmieniła się, to już 3 lata chyba. Adres. Zmieniłaś no adres. Trzeci rok. Centrum, dosłownie za orzełkiem słynnym, orzełek bez zmian. Dojeżdżamy do Midland 761. Zawsze znajdzie się miejsce parkingowe, ale teraz powiedz, ograniczenia, czy nastąpiły, czy masz do czynienia, no my się widzieliśmy, więc jak to wygląda, żebyś powiedziała osobom, które umawiają się z tobą, można zobaczyć nie wszystko przez komputer, nie wszystko przez telefon, nie wszystko przez internet, prawda? Według komputera powiem takie rzeczy. Człowiek idzie na website i robi sobie kwotę.
dostaje bardzo atrakcyjną kwotę. I kliknie guzik, kończy polisę, wszystko jest ładnie, pięknie i potem dostaje billa, że trzeba dopłacić setki dolary. Tak dlaczego? Jest. To tamto. Dlaczego? Mhm. Dlaczego to się staje? Chcę uprzedzić ludzi. Bo się nie zamawia motor vehicle raport. Nikt się nie zamówi motor vehicle raport do tej pory, jak nie zapłacisz. Bo każdy człowiek kosztuje. Na przykład przychodzi mąż żoną, są na polisie. Ja zamawiam motor vehicle raport i to kosztuje 25 dolarów, bo i to mi zdejmują z rachunku. I jak ten człowiek kupuje polisę, no to więc okej, mnie to wraca. A jak nie kupuje, to moja strata. Mm-hmm. Ja miałam raz, że straciłam 100 dolarów w jednym dniu. No tak się stało i takie rzeczy się zdarzają. Oczywiście. Ale żebyście wiedzieli, bo jak teraz, bo mi powiedzieli klienci, jak robisz na website, a w końcu mówisz, że ja biorę insurance, to ci mówią, daj credit card. I wtedy oni, jak ci wezmą dane, a ty polisy nie weźmiesz, no to zdejmą z ciebie przynajmniej pieniądze za opłatę motor vehicle report. Tak jest. Tak jest. Żebyście nie byli zaskoczeni i byli przygotowani do tego, bo ja miałam takich klientów i mam nadal, że dali jedną cenę, a potem dzwoni do mnie, o, to mi dali o wiele taniej z tym drak. Ja mówię, no to dobrze. Za miesiąc dzwoni, Luba, pomóż. Ja mówię, co się stało? O, wiesz, oni mi podnieśli o coś 3 czy 4, bo ona nie miała poprzedniego insurancu i dużo tych tiketów. To coś o 2 czy 3 tysiące. I potem, Luba, pomóż. Proszę sobie to zauważyć. Doskonale. Ja myślę, że nic dodać, nic ująć. To nasze pierwsze spotkanie. Teraz wiem, jak bardzo jesteś zajęta, ale ja przypomnę Państwu dwa razy numer telefonu 973-928-4985. Telefon nie uległ zmianom. 973-928-4985. Oczywiście jeszcze przypomnę, że powtarza się w naszej reklamie. Serdecznie dziękuję za wszystko, co dla nas robisz. Proszę bardzo, to mi sprawia przyjemność, powiem szczerze, jak ja mogę pomóc. To pasja twoja. Bardzo, bardzo za to dziękujemy, Lubo, i do usłyszenia za tydzień. Dzięki wielkie. Dziękuję wszystkim i pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Panie i panowie, Luba Łuczyński, ubezpieczenia, czyli agency. Luba Łuczyński oferuje najlepsze i gwarantuje, że znajdzie dla Państwa najtańsze ubezpieczenia w New Jersey i w Nowym Jorku. Samochody, domy, życie, biznes, przeciwpowodziowe oraz domy do wynajęcia. Ubezpieczaj tylko z Lubą. Inaczej bądź pewny, że przepłacasz. Dzwoń do Luby. Telefon 973-928-4985. 973-928-4985. Luba w Garfield, New Jersey, przy 761 Midland Avenue.